Cześć, jestem Haki, prowadzę bloga Haki Play Game. Dzisiaj mam dla Was sztuczkę. Zanim jednak do niej dojdę, chciałbym podzielić się z Wami pewnymi moimi przemyśleniami na temat gier RPG, gier fabularnych, które według mnie są grami kontroli. Gra kontroli jest typowo męską grą. Jest to gra polegająca na tym, że mężczyźni za każdym razem, jak wchodzą w interakcję z innymi ludźmi, to mówią, myślą o tym, nad czym sprawują kontrolę. To są trzy różne rzeczy. To jest kontrola nad sobą, kontrola nad zasobami i kontrola nad innymi ludźmi. Chociaż czasami inni ludzie traktowani są jak zasoby. Tak więc generalnie jest to kontrola jakby wewnętrzna i zewnętrzna. I właśnie gry RPG dają ogromną kontrolę nad iluzoryczną kontrolę nad sobą. Gdybym ja faktycznie miał taką kontrolę, jaką chciałbym mieć, to byłbym bardzo umięśniony, ćwicząc codziennie, niestety nie ćwiczę. Co innego w grach RPG? Tam, kiedy posiadamy postać, jest ona pod naszą pełną kontrolą i nawet w sytuacjach, kiedy fabularnie pasowałoby, że postać nie ma kontroli, gracze za wszelką cenę nie chcą tej kontroli oddawać. Z pewnością już nieraz zetknęliście się z tym, że w momencie, w którym mistrz gry, chcąc coś dobrego dla scenariusza, odbiera kontrolę graczom, oni bardzo się na to obrażają i raczej nie wychodzi to zbyt dobrze. Natomiast są takie sytuacje fabularne, gdzie ten brak kontroli jest wręcz istotnym elementem fabuły. To może być w momencie, kiedy statek kosmiczny w Star Treku dostał takie uszkodzenia, że nie działa połowa urządzeń, ludzie biegają w panice, panele wybuchają, skrzą iskry, dym pojawia się znikąd, nikt nie słucha rozkazów. Gracze w tym momencie raczej mają tendencję do tego, żeby jednak panować nad tą sytuacją. Nie rozumieją, dlaczego ktoś się nie wykonuje jego rozkazów. I bardzo się burzą i uważają, że mistrz gry jest niesprawiedliwy, jeśli coś idzie nie po ich myśli. Niedawno my mieliśmy taką sytuację, mówimy, ponieważ nie tylko ja prowadziłem tą kampanię, ponieważ na spółkę z drugim mistrzem gry ją prowadziłem. W kampanii mieliśmy sytuację, gdzie ciemność, wielkie zagrożenie, o którym być może jeszcze napiszę na blogu, zbliżało się do stolicy Imperium w Warhammerze. Altdorf był w totalnej rozsypce, zupełnie nieprzygotowany na to ogromne zagrożenie. Ludzie w panice. Chcieliśmy razem z drugim mistrzem gry oddać chaos tego miejsca, że gracze ze spokojnego traktu, w którym co jakiś czas być może ktoś przebiegał i uciekał razem, tak samo jak oni uciekali, tak wpadają w jedną wielką dziurę pełną spanikowanych ludzi, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić. I aby to zrobić, przygotowaliśmy pewien scenariusz, w którym bardzo dużo rzeczy się dzieje w jednej chwili. I właśnie na tym polega sztuczka, aby dobrze się przygotować do tego krótkiego fragmentu gry. Przygotowaliśmy materiał na kilka scenariuszy, tymczasem chcieliśmy to streścić, cały ten materiał ogromny, streścić, zipować do 15 minut. 15 minut, w którym gracze nie wiedzieliby, co się dzieje wokół nich, gdzie poczuliby ten chaos, gdzie poczuliby brak kontroli. I teraz sztuczka. Sztuczka polega na tym, że przygotowujemy sobie serię wydarzeń. Całą masę, serię wydarzeń i my przygotowaliśmy sobie taką listę. Trudno mi powiedzieć, ile tutaj jest punktów. Myślę, że około 40-50 punktów, motywów, którymi zalewaliśmy graczy. Wszystkie one są ułożone po kolei i stworzyliśmy z tego serię wydarzeń. Niektóre są ze sobą połączone, a niektóre nie. Kiedy mamy przygotowaną już taką listę, przed nami nieco trudniejsze zadanie. Otóż dobrze by było, aby było Was dwóch mistrzów gry, ponieważ dwie osoby, dwóch mistrzów jest w stanie wprowadzić chaos w scenariusz, chaos w tą całą scenę. U nas działało to w ten sposób, że naprzemiennie opisywaliśmy graczom, co się dzieje i tak naprawdę
ilu słuchaczy udało nam się zainteresować danym wydarzeniem, tylu prowadziliśmy. Kiedy ja na początku opisałem przekupkę, która zwijała stragan i zaczynała, ktoś ją okradał, kilku graczy zadeklarowało, że chce jej pomóc, zeszli z wozu, oni wędrowali wozem. Z kolei inny gracz mówił, że nie zatrzymuje wozu, tymczasem maestro opisywał innym graczom, jak to dwóch mężczyzn bije się o miejsce w kaczmie. Nie wiem tak naprawdę, co tam się działo i co maestro opisywał. Tymczasem to zainteresowało innych graczy. Nagle wóz został pusty. Ja wskoczyłem do tego i opisałem, jak ktoś ładuje się im do tego wozu. W czasie, kiedy oni zajmowali się przekupką, ktoś zaczął im podbierać coś z wodu. Woźnica zaczął krzyczeć, tamci się zorientowali, zostawili tą przekupkę. Przestali ją ratować. Oni myśleli, że to jest część scenariusza, tymczasem tak naprawdę chcieliśmy im pokazać, że tu jest chaos, że w chaosie nie są w stanie kontrolować wszystkiego i ratować wszystkich. Zwłaszcza, że mieliśmy ze sobą rycerza. Jeden z graczy był rycerzem, który obiecał pomagać wszystkim. Za każdym razem, jak ktoś poprosi go o pomoc albo zobaczy, że ktoś doznaje krzywdy, tymczasem tu krzywdy dostaje całe miasto, wszyscy i wszędzie. Natłok informacji, przekrzykiwanie się jeden przez drugiego i to, że cały czas nie udało im się uratować wszystkich, nie udawało im się również kontrolować tego, co się wokół nich dzieje, sprawiło, że oni faktycznie poczuli chaos, jaki ogarnął tą miejscowość. Dlatego też, jeśli chcecie przećwiczyć tą sztuczkę, to co Wam sugeruję, to przygotować dobry scenariusz, dobrą serię wydarzeń. Przygotowujcie ich bardzo dużo. Od takich drastycznych i dużych i istotnych, gdzie pojawiają się magowie, gdzie jest trzęsienie ziemi, gdzie statek rozpada się na pół, gdzie dehermetyzują się poszczególne strefy statku, budynek się wali, jakieś eksplozje, auta się roztrzaskują. Bardzo dużo takich dużych, poważnych rzeczy, ale również takie drobne, takie niby mniej istotne, jak jakąś dziewczynkę, która gdzieś tam płacze, albo to, że zaczął padać deszcz, albo że zaczął padać śnieg. Poniżej tego posta zostawiam pełną listę, którą my stworzyliśmy razem z maestro. Nieco ją zmodyfikuję i dostosuję do tego, żeby można ją było użyć w każdym jednym mieście Warhammera lub też innie, które popadło w chaos. Dzięki tej liście myślę, że będziecie w stanie w bardzo łatwy i szybki sposób dostosować te wydarzenia, tą sztuczkę do innych światów. To, na co musicie uważać, to, żeby to nie trwało zbyt długo. To jest chyba jedna z najważniejszych części. U nas to trwało powyżej 15 minut, co było już za długo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, żeby nie męczyć graczy przez cały scenariusz, czyli że jeśli oni w końcu wejdą do jakiegoś budynku i tam zostaną, żeby odpocząć, to w momencie, kiedy oni wychodzą z tego budynku, żeby nie zaczynać tego od nowa, bo to nie ma sensu. Wystarczy, że raz zrozumieją, o co chodzi, aha, okej, dobra, czyli w tym mieście panuje pani tam, to już wiem, na czym to polega. Wtedy wystarczy, że przypomniecie im, na czym to polega i oni powinni to zrozumieć i już się tym mniej przejmować. I ostatnia uwaga. Nie pozwólcie na to, aby któryś z tych punktów przerodził się w scenariusz. To ma być zajawka, to ma być krótki punkcik, to ma być małe potknięcie w scenariuszu. Natomiast nie budujcie wokół jakiegoś elementu, jakiegoś większego scenariusza. Nie zatrzymujcie się przy nich. Jeśli ktoś zacznie, nie wiem, uratuje małą dziewczynkę i zacznie z nią rozmawiać, pyta się, gdzie ma rodziców, od razu przechodzisz do następnego punktu, do skawenów, którzy wyskakują albo do samobójcy, albo do stosu ciała, albo że imperialna konnica wjeżdża na środek placu, na którym właśnie są gracze. Myślę, że jeśli będziecie trzymać się tych wytycznych, jeśli stworzycie sobie dobry scenariusz, jeśli spakujecie go do 15 minut, wasi gracze poczują, co to znaczy brak kontroli, dowiedzą się, co to znaczy chaos i nie będzie sytuacji, w których oni spokojnie będą kroczyć,
jakby nigdy nic, przez obszar, gdzie panuje chaos. Faktycznie przejmą się tą sytuacją i faktycznie będą żyli w tym chaosie. I o to właśnie chyba chodzi w RPG, żeby przez chwilę poczuć, jak to jest być w innej sytuacji, niż się jest obecnie. Tak więc pozdrawiam was wszystkich i życzę miłego grania.